Dzień dobry, zapraszam na kolejną sesję ciałowania, a dziś mam dla Ciebie króciutkie ćwiczenia na otwarcie tych wszystkich przestrzeni w ciele, które tak bardzo są pościskane, czyli biodra, klatka piersiowa, to wszystko, co na co dzień działa w takim skurczeniu, w takim skuleniu. Mam nadzieję, że poczujesz po tej sesji więcej wygody w ciele, rozluźnienia, przede wszystkim więcej przestrzeni. Zapraszam Cię do tego, żeby wykonywać każde z ćwiczeń na takim zakresie ruchu, który dzisiaj jest dla Ciebie możliwy, po to, żeby uszanować granice Twojego ciała. To jest naprawdę bardzo ważne. Zacznij sobie od pozycji siedzącej. Daj dłonie do tyłu, stopy ustaw tak, żeby mogły się pokołysać razem z Twoimi kolanami. Dajesz sobie ruch raz na jedną, raz na drugą stronę. Oddychaj, otwieraj klatkę, otwieraj biodra, staraj się zrobić coraz większy ruch. Zauważ swój oddech i spróbuj zsynchronizować ten ruch ciała z oddechem. Powolutku zatrzymaj, zbliż do siebie dłonie i rozstaw stopy jeszcze troszkę szerzej. Spróbuj ten sam ruch zrobić, skręcając się raz na jedną, raz na drugą stronę, bez podpierania. Jeśli to jest na ten moment za trudne, to wróć do tego podpierania. Staraj się poszukać kąta prostego w jednej i w drugiej nodze, ale jeśli to się nie udaje, to nie znaczy, że ćwiczenie jest źle wykonane. Kołysz się, otwieraj. I wydłużaj kręgosłup. Zatrzymaj teraz na prawej stronie. Zatrzymaj tak, żeby jedna noga została z tyłu, obojętnie czy stopa jest w rozciągnięciu, czy też puszczasz ją swobodnie. Znajdź więcej wygody w ciele i w takiej pozycji, żebyś mogła tutaj wytrwać. I jedyne, co teraz robisz, to podnosisz i sadzasz swój prawy, lewy pośladek. Chcesz, żeby on się tutaj rozkołysał, rozbujał, jednocześnie dajesz sobie ruch dłoni w takim masażu, jakbyś chciała powiedzieć swojemu ciału: wszystko jest dobrze, wszystko jest bezpiecznie, możesz się tutaj pootwierać do tych ruchów. Ostatnie dwa uniesienia. Ostatni raz, zatrzymaj pośladek tam, gdzie możesz, odstaw prawą dłoń na prawą stronę, a lewą ręką zatocz wielkie półkole, otwierając się za kciukiem, wyciągasz całe ciało, cały przód. Wydech, wracasz tą samą drogą i skręcasz się teraz w stronę swojego prawego kolana, lewego kolana i lewej stopy. Wydech, okrągłe plecy, odstaw dłoń do tyłu, otwórz się tyle, ile możesz. Myśl o tym, że chcesz pchnąć biodro w przód. Wydech, wracasz, siadasz i wydłużasz kręgosłup. Chcesz sięgnąć dłonią do kolana i do stopy. Jeszcze dwa razy. Otwierasz, wydłużasz się za ręką. Sięgnij daleko. Wydech, okrągłymi plecami wróć. Wyprostuj. Ostatni raz. Wydech, otwierasz. I wracasz. Skręcasz, wydłużasz i zatrzymaj teraz, rozluźnij. Daj sobie prawą stopę do przodu i spróbuj pójść do troszeczkę bardziej rozchylonej stopy, czyli nie masz jej przy samym ciele, tylko próbujesz ją skręcić troszkę bardziej w przód. Dajesz dłonie do przodu i chcesz znaleźć większy rozstaw w swoich dłoniach, tak żeby się pokołysać w przód i na boki. Myśl o tym, że idziesz w stronę stopy, nie w stronę kolana, nie jesteś tu. Chcesz iść w stronę stopy. Oddychaj. Zatrzymaj i spróbuj opuścić łokcie, opuścić głowę, tak żeby poczuć rozciąganie od prawego pośladka. Jeżeli możesz, zejdź na łokcie i daj sobie kilka głębokich wydechów, czując opadanie ciała niżej.
Powolutku zroluj, wędrując w górę. I dodaj ruch barków na jedną i na drugą stronę. Powolutku pomóż wstać swojej lewej nodze. Postaw do przodu i zaczynamy od początku. Najpierw postaw dłonie do tyłu, rozkołysz. Wyrównaj napięcie, poszukaj tego balansu w biodrach. Schodzisz kolanem w stronę mostka, w stronę maty. Oddychaj. I zatrzymaj, rozstaw szerzej i dodaj sobie skręt na jedną i na drugą stronę. Tak, żeby nie dotykać, próbować nie dotykać do ziemi. Ostatni raz zatrzymaj, znajdź wygodę dla siebie w tej pozycji, kiedy jesteś skręcona w stronę lewej nogi, a prawy pośladek zaczyna teraz wędrować w górę i w dół. Daj sobie masaż, daj sobie ruch takiego rozmasowania, ale też dania takiej uwagi temu miejscu, żeby ciepło Twojej dłoni mogło przekazać, że wszystko jest bezpiecznie z tym biodrem. Ostatnie dwa. Ostatni raz zatrzymaj. Postaw sobie lewą rękę z tyłu i okrągłym ruchem prawą dłonią otwierasz się. Biodro Cię wyciąga. Wydech. Okrągłe plecy. Wracasz. Pięta, kolano. Wydłuż. Wydech. Odstaw dłoń dalej w tył. Otwórz. Wyciągnij przód ciała. Wydech. Okrągłe plecy. Wyciągasz. Wydłuż kręgosłup. Skręć się do pięty i do kolana. Jeszcze dwa razy. Wdech. Otwierasz. Wydech, okrągłe plecy wracają. Wydłużaj się. Ostatni raz. Wróć. Zatrzymaj. Daj sobie stopę lewą bardziej w przód. I idąc w stronę stopy, nie w stronę kolana, rozkładając dłonie troszkę szerzej, daj sobie ruch balansu, opadając w stronę stopy, rozciągając lewy pośladek i niwelując napięcie z dolnych pleców. Pokołysz się. Teraz zatrzymaj na środku. Jeśli możesz, odłóż łokcie i z wydechem postaraj się opadać niżej. Powolutku, okrągłymi plecami, wyjdź w górę, daj sobie prawą nogę i lewą z powrotem do takiego rozkołysania. Już nie musisz się ani podpierać, ani nisko schodzić kolanami. Chcemy tylko wyrównać napięcie i wyprostuj lewą nogę, daj prawą do środka, do zgięcia. Palce w stopie są zadarte, wyciągnij skórę spod pośladków. Pójdź ciałem w przód. Tam, gdzie możesz, jeśli to jest Twoje maksimum, zostań tu i uszanuj to miejsce. Znajdź swoją granicę i zostań z wydechem, schodząc troszkę niżej. Daj palce zadarte. Teraz powolutku zroluj w górę, daj lewą rękę do środka. Łokieć idzie przed kolano, prawa ręka otwiera klatkę, za ręką wyciągasz się w górę. Z wydechem zamykasz, okrągłe plecy, broda idzie do mostka. Wdech, otwierasz po ciele, rozstaw dłonie, palce u dłoni szerzej. Wydech, ściągasz do środka. Nie leć ciałem w tył. Wszystko, co robisz, robisz wydłużając się w górę i sięgając daleko, daleko. Wydech, opadasz.
Ostatnie dwa razy. Wdech, otwierasz. Palce w stopie zadarte. Wydech, wracasz. Ostatni raz. Otwórz i teraz skręć dłoń tak, żeby otworzyć przestrzeń między żebrami. Nie zamykasz się tu barkiem. Chcesz sięgać łokciem troszkę wyżej. Z wydechem prowadzisz łokieć na prawą stronę. Z wdechem twoja lewa ręka zatacza półkole. Prostujesz lewą nogę i otwierasz się małym palcem u stopy, małym palcem u dłoni. Wydech, wracasz, otwierasz, kładziesz łokieć i wyciągasz się za ręką do boku. Jeszcze dwa razy. Odstaw prawą, półkole lewą. Wyciągnij się, otwórz biodra, wyciągnij małe palce w przeciwnych kierunkach. Wydech, okrągłe plecy wracają. Dłoń prawa jak najdalej sięga. Żebra w stronę nieba, w stronę sufitu. Ostatni raz. Wydech i wdech, otwórz. Powolutku wróć. Odstaw prawą dłoń, wyciągnij bok ostatni raz, daj palce zadarte w stopie i miękko spłyń barkiem do dołu. Z wdechem przenieś okrągłe plecy, poruszaj barkami. Mam nadzieję, że znasz tą sekwencję. Robiłyśmy ją już w poprzednich ciałowaniach i mam nadzieję, że już troszeczkę jest Ci łatwiej, że to ciało podąża już samo za tym ruchem. Zabierz swoją lewą nogę do zgięcia, wyprostuj prawą. Lewą daj do środka, wyciągnij skórę spod pośladków, daj palce zadarte w stopie i spróbuj zejść w stronę lewej nogi z wydechem opadając coraz niżej. Nie szarpiesz, nie walczysz z ciałem, chcesz opadać mięciutko. Powolutku zroluj, powędruj w górę i daj sobie łokieć przed udo, lewa ręka otwiera cię, nie lecisz ciałem w tył, wydłużasz się, ręka idzie tam, gdzie może, palce w dłoni są szeroko, otwieraj żebra, otwieraj klatkę, wydech, zamykasz, okrągłe plecy idą do dołu, wdech, rośniesz w górę, palce w stopie aktywne, wydech, schodzisz w dół. Wdech, otwórz, rozszerz palce jeszcze szerzej. Wydech, zejdź jeszcze niżej. Ostatni raz, zatrzymaj, wyciągnij się daleko i przenieś rękę do otwarcia, wyciągając żebra. Łokieć ciągnie cię w górę, nie zamykasz barku, nie leć ciałem w tył, sięgaj mocniej w przód. Teraz za ręką idziesz w lewą stronę, odstawiasz dłoń. Prawa ręka zatacza półkole. Mały palec stopy, mały palec u dłoni teraz się przeciągają. Wydech, okrągłe plecy wracają. Odstawiasz łokieć, palce w stopie zadarte i lewa ręka otwiera cię. Wyciągnij się za tą ręką, odstaw ją, prawa, wdech. Sięgaj wysoko. Wydech. Łokieć w dół, wdech, otwierasz, wydech, odstawiasz, prawa, wdech, otwórz, wydech, wyciągnij się, wyciągnij, 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 ostatni raz, odstaw, okrągłe plecy, wydłuż, wydech i wdech, zatrzymaj, wyciągnij po raz ostatni i powolutku barkiem spłyń do dołu, okrągłymi plecami wędrujesz w górę, rozluźniasz barki, klatkę i usiądź sobie w dowolnej pozycji, nie musi być to wcale siad skrzyżny, przenieś ramiona szeroko. Z wdechem unieś się w górę, zaczep na głowie,
Naciskając lekko na głowę pod ciężarem łokci, chcesz zaokrąglić plecy i dać brodę do mostka, rozciągając cały kark. Naciśnij. Z wdechem rozwiń i za pomocą łokci chcesz się wyciągnąć na zewnątrz. Brodę daj do sufitu. Wydech. Chowasz się. Wdech. Rozwijasz łokcie na zewnątrz. Poszukaj przestrzeni w bokach ciała. Wydech. I wdech. Zatrzymaj. Otwórz. Powolutku spłyń dłońmi po ciele. Z wdechem przenieś ramiona w górę. Z wydechem połącz ze sobą i zacznij bardzo intensywnie nimi pocierać. Kiedy poczujesz ciepło wewnątrz dłoni, odłóż prawą dłoń na sercu, lewą na brzuchu. Zamknij sobie oczy i zauważ oddech w ciele. Zauważ, jakby od serca do brzucha szła taka fala, tak jak przypływ i odpływ. Wdech i wydech. Wyobraź sobie, jakby wdech był jak przyjmowanie, a wydech jak odpuszczanie. Teraz spróbuj pooddychać bardziej do wnętrza dłoni. Nadal trzymasz je na brzuchu i na sercu, ale oddychasz do takiej szczeliny pomiędzy dłonią a ciałem. Spróbuj rozluźnić mięśnie twarzy. Puść szczęki, puść policzki. Rozluźnij gardło, odłóż język na dolne podniebienie. Twoje powieki i usta nie zaciskają się. Być może uda ci się doświadczyć ciepła przy sercu i ciepła w brzuchu. Przytul teraz mocniej dłoń do serca i dłoń do brzucha, otwórz oczy i delikatnie rozetrzyj na sercu i na brzuchu. Tak jakbyś chciała podziękować sobie za ten czas, który dla siebie zrobiłaś, podziękować swojemu ciału. Cokolwiek ci teraz przychodzi, przyjmij to albo powiedz do siebie. Zatrzymaj, zrób ostatni głęboki wdech, przenieś ramiona w górę i z wydechem spłyń do serca i podziękuj sobie za kolejną sesję ciałowania i za ten czas, który mogłaś sobie podarować.